Odcinek krajowej dziesiątki między Piłą a Wyżyskiem jest bardzo niebezpieczny. Świadczy o tym liczba śmiertelnych wypadków. O konieczności budowy drogi ekspresowej nikogo przekonywać nie trzeba. Problemem jest jej przebieg. Warianty są trzy, ale ilu mieszkańców tyle opinii? Dla nas optymalnym wariantem jest wariant drugi. Ewentualnie, opcjonalnie mógłby być wariant również trzeci. Jesteśmy jako mieszkańcy Śmiłowa zdecydowanie przeciwni wariantowi numer dwa. Wariant pierwszy najbardziej taki. No jest po prostu najdalej osadzony od budynków, które się znajdują w miejscowości Śmiłowo i Jeziorki. To, co dobre dla mieszkańców, nie podoba się jednak ekologom. Wariant pierwszy w większości przebiega przez tereny leśne, a więc cenne pod względem przyrodniczym. Tam są stanowiska żurawi, tam są niezwykle cenne stanowiska gniazdowania ptaków, których niewiele tutaj w okolicy się znajdzie. I to powinniśmy chronić do licha. Dlatego nasze stowarzyszenie jak rejtan tutaj wojuje, aby to nie był wariant pierwszy, obojętnie który, najlepiej obywatelski. Czyli wariant 3A, który omija Jeziorki od południowej strony, a następnie w bliskiej odległości przebiega na północ od Śmiłowa. Na pomyśle Stowarzyszenia Miłośników Puszczy nad Gwdą suchej nitki nie zostawia radny Janusz Michaelis. W stowarzyszeniach nie ma fachowców, są krzykacze, którzy w sumie najlepiej by wszystko storpedowali, bo powiedzmy, jasne, że jeżeli jest bardzo uzasadniona ochrona jakiegoś siedliska, to trzeba się wsłuchiwać ich głos, ale z reguły to jest takie niebo nie. Wtóruje mu wójt Brunon Wolski. W jego ocenie godne rozważenia są dwa warianty, czyli 1A, które protestują ekolodzy, i 2A, który w całości omija Jeziorki i Śmiłowo od południowej strony. Ten wariant północny obejścia tych naszych miejscowości, począwszy już od Jeziorek, czyli jadąc z Piły w kierunku Bydgoszczy lewą stroną, obchodzimy i Jeziorki, i Śmiłowo, i tak jak później dalej, i Okaliniec. Uważam, że to jest wariant bardzo dobry dla naszej gminy. Wszystko to próbuje pogodzić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli inwestor przedsięwzięcia. Jej przedstawiciele z doświadczenia wiedzą, że dróg chce każdy, ale najlepiej jakby nie przebiegały w pobliżu ich domostw. Dlatego teraz każdy z wariantów zostanie poddany wnikliwej analizie. Pod względem technicznym, ekonomicznym, środowiskowym, społecznym będzie najbardziej akceptowalny i najlepszy. Chodzi nam o to, aby poprzez takie szerokie rozpoznanie i terenu, i nastrojów ludzi, i miejscowych uwarunkowań, wybrać absolutnie najlepszy wariant. Z konsultacji społecznych, które w środę odbyły się w Śmiłowie, zostanie sporządzony raport. Zostaną w nim uwzględnione wszystkie uwagi, jakie w ankiecie mogli zgłosić mieszkańcy. Następnie dyrekcja przystąpi do wytypowania preferowanego wariantu i uzyskania decyzji środowiskowych. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2023-2026.